Witajcie. Dzisiaj film z paszarni, bo na dworze, czy tam na zewnątrz, jak to woli, zrobiło się strasznie zimno. Przygotowuję paszę do tuczników. Tuczniki dosyć już fajnie podrosły. Nie było jeszcze z tego takiego stricte odcinka, dlatego mówię, zrobię. To po pierwsze. Po drugie, jakie plany na dalszą działalność, i wam powiem jeszcze, że zastanawiam się bardzo, czy nie ukierunkować swojego kanału w ogóle pod tylko hodowlę, bo filmy z hodowli u mnie biją rekordy, reszta słabo, ale myślę, że na razie zostanę tak jak jest, że po prostu trochę z tego i trochę z tamtego jeszcze. Także co wam chciałem pokazać. Mieszalnik też widzieliście, tutaj ustawiliśmy taki zbiornik oto, zbiornik do paszy, i tu jest podajnik ślimakowy po naszej ostatniej przeróbce. Przeróbka polegała na tym, że założyliśmy do tego podajnika wózek. Wózek był od innej żmijki, ale miał też inne koła, nie na obrotnicy. A do manewrowania w takich układach muszą być koła na obrotnicy, no bo wiadomo, żeby ją przestawiać. Silnik 1,5 kW był zamontowany tam u góry. Niestety końcówka zaczęła pękać i prawie by się złamała, także. I co jeszcze, silnik był zamontowany bezpośrednio na ślimaku, przez co miała niesamowicie szybkie obroty. Hałasowało to strasznie, no na pełno to jeszcze pobieda, ale na pusto to uszy chciały odpaść. Dlatego ja wymyśliłem zamontowanie silnika na środku, przez co ani tu nam nie ogranicza wysokości, bo też nie ukrywam, że może będę używał ją do przeładunku z przyczepy na przyczepę albo coś takiego. Dlatego mówię, żeby nie ograniczyć sobie tu wysokości. Możliwe też jest zasypywanie na przykład taczką do żmijki, dlatego taka forma. Tu jest wszystko regulowane, także można to położyć nawet poniżej gruntu nawet. I także, co ciekawe, z nowych rzeczy do tej żmijki to było kupione tylko pasek, bo był krótki, musi być bardzo krótki, i jedno łożysko. Cała reszta pochodzi, że tak powiem, z zasobów, czyli cały wózek był na swoim tam miejscu, czekał na odpowiedni moment. Profile, wiadomo, to jest jakiś tam z metra profil, to jest od siewnika. Obudowa ta jest od rozrusznika, czy od prądnicy, od rozrusznika. Tutaj jest uspawana podstawa, bo silnik jest niestety kołnierzowy, dlatego trzeba było zrobić podstawę, bo on nie ma łap. Teraz wał. Wał to jest zwykła rurka, nie za gruba nawet. Tam łożyska, taki wał miałem od, nie wiem, od jakiejś, jak to się mówi, krajzegi czy czegoś, taki nie za duży. Wykorzystałem podpory z łożyskami. Koło od chyba prądnicy. Następne koło nie wiem od czego. Wszystko leżało i czekało na swój moment. Także mówię, łożysko tam było wyjechane do góry i pasek był musiał być krótki. Napinacz to jest rolka od jakiegoś samochodu do rozrządu, która jest zostawiana, bo się przyda. Wiecie jak to jest, nie? Zostawa się przyda. Osłona, tam jest osłona od wałka przekaźnika, tu też kawałek, a tu jest kawałek rury, taki miałem. Tak zrobiłem, mówię. Estetykę zostawiłem trochę na drugim planie, a funkcjonalność i to, że nie trzeba wydawać na to pieniędzy, to jest pierwszy plan i myślę, że cel osiągnięty. Osłona zrobiona z kanistra 20-litrowego. No i jest osłona zrobiona, nie? Nikt sobie tam paluchów nie wkręci. Dobra. Paszę zostawiamy na później. Teraz tak. Te miejsce. Już tam ktoś kiedyś słusznie zwrócił mi uwagę, że się marnuje spust, ale leży, że tak powiem, odłogiem, że można by to wykorzystać pod produkcję świni. I dokładnie też tak zrobię, ale uspokajam tu wszystkich, nie zwiększam produkcji, po prostu koncentruję produkcję w jednym budynku. W tej dobie ASF-u mi się zdaje, że
najlepiej, to jest najmądrzejsze rozwiązanie, najbardziej sensowne, że tak mieliśmy produkcję w trzech budynkach, a teraz będzie po prostu produkcja w jednym budynku, jedno wejście, jedno ogarnięcie, tym bardziej, że teraz ta druga ładowarka jak jest, to też ona będzie to obsługiwać. I jaki plan? Tu już kiedyś miałem tam parę świń wstawionych, także jest taki uchwyt, tu była taka płyta przykręcona. Mam wygrodzenia metalowo-plastikowe, dlatego będą tu wygrodzenia, słupki i tu furty. Niestety usuwanie obornika za pomocą mechanizacji ręcznej, czyli wideł, trudno. Za dużo tu nie wejdzie, plus minus około 90 sztuk. Tyle się przemęczę. Chcę po prostu teraz wstawić jeden rzut i zobaczyć, co to będzie dalej. Wiadomo, zimą tu nie może być świń, raczej nie powinno, bo nie ma stropu, ściany są cienkie, także ten, ale jest też inny plan na to pomieszczenie. Po prostu teraz chcemy wstawić tutaj, żeby puste nie było, a całkiem możliwe, że zimą po prostu przerobimy to całe na ruszta, zrobimy sufit, zrobimy to na tip-top i będzie tak z prawdziwego zdarzenia, ale to mówię, to zobaczymy. Co tu będzie zamontowane? Wygrodzenia mówiłem, furty mówiłem, karmniki, tu dwa, po dwa w końcu, myślę, że starczy, tak mam mniej więcej tutaj i to wystarcza, także po dwa karmniki w końcu, po jednym po idle i co? Wentylacja. Komin już jest zamontowany, nie wiem jak to widać. To była piątkowo-sobotnia fucha. Prace dekarsko-kaskaderskie zakończone. Także komin musi być, bo przy temperaturze na zewnątrz tam 30 stopni tu nie szłoby wytrzymać. Tato upalował na składnicy złomu taki oto wentylator. Wentylator z taką śluzą. No i kupił. 150 zł dał za niego. Nowe takie coś, to nie wiem, to śmigiełko chyba ze 150 zł by kosztowało. Także oczywiście nabył taki sprzęt zaraz, jak tylko mu się pokazał i będziemy to montować. Co chcę tu zrobić? To chcę tu zrobić na przekaźniku czasowym przedmuchiwanie tego pomieszczenia, czyli ustawiamy czas i czas działania, co ile, co jakiś czas ma się włączyć i ile czasu ma działać. Chcę takie coś sobie tu zbudować. Nie na temperaturę, bo w sumie tylko latem to temperatura jest tak średnio tu potrzebna. Chodzi głównie o to, żeby odciągać nadmiar gazów i co jakiś czas i myślę, że będzie dobrze. Teraz tak, wracamy do tematu mieszania paszy. Co dajemy? Co dajemy do paszy? Bo były o to pytania i już będę się rozwijał. Tu mamy zboże, jęczmień, pszenica i jęczmień ozimy, jęczmień jary z pszenicą i pszenżyto ozimy. Tak to wygląda. Dajemy że tak powiem, zboża do fula, a białko podnosimy śrutą sojową poekstrakcyjną. Dajemy około, tutaj jest 100 kg kukurydzy. Także 100 kg kukurydzy, 100 kg śruty sojowej, bo świnie już są dosyć takie, dosyć duże. Dajemy mieszankę paszową uzupełniającą, czy jak to tam się nazywa. Kiedyś tam się mówiło na to premix, a teraz się to tam pozmieniało, bo premixem nie możemy nazwać takiej mieszanki, bo premix jest chyba z antybiotykami, coś takiego. Także dajemy takie coś, tego dajemy 2%, czyli 20 kg na tonę. Dajemy kredę pastewną. Dajemy zakwaszacz. O,
ładny bielutki zakwaszacz i dajemy olej. Olej paszowy, chyba sojowy. Sojowy. No i to by było chyba tyle z paszy. No, co więcej. A, dlaczego nie tak popularny koncentrat, tylko śruta sojowa? Nie mówię, że dawanie koncentratów jest błędem, absolutnie nie, ale bardziej jakby bilansować witaminy w stosunku do białka, bo jeżeli teraz załóżmy te świnie nam urosną i one będą miały załóżmy 110 kg, a chcemy je mieć trochę większe, no to dajemy załóżmy 3, schodzimy z koncentratu, no bo one już tam powiedzmy nie wykorzystują i po prostu twierdzimy, że 3 worki koncentratu załóżmy starczą. Tak, ale ściągamy białko z paszy i ściągamy również witaminy, aminokwasy i wszystko. A stosując śrutę sojową mamy tą możliwość, że zmniejszamy sobie białko, a aminokwasy i witaminy i różne tam te dodatki zawarte w tej mieszance zostają nam na tym samym poziomie. Ale absolutnie nie mówię, że jak ktoś żywi na koncentracie, to robi błąd, bo są przypadki, że ludzie robią od małych prosiaczków do takich wielkich tuczników jedną paszę i dają koncentrat i też no, każdy musi sobie policzyć, co się opłaca, co nie. I my robimy tak, bo mniej więcej to dobrze wychodzi. Świnki sobie siedzą, leżą, wczoraj bardzo ciepło, dzisiaj już chłodno, w budynku czuć te wczorajsze ciepło, mimo to, że już jest na zewnątrz bardzo chłodno, to w budynku jeszcze czuć ciepło wczorajsze. Dobra, myślę, że by było na tyle, powiedziałem co się robi, co się daje, nie będę przecież mówił przy śrutowniku, bo to jest taki hałas, że tak byście nic nie słyszeli, a macie słuchać hałasu, to lepiej sobie jakąś muzę włączcie. By było na tyle, do następnego razu, trzymajcie się, cześć.